Wyżynarka marki Festool. Model Trion PS300 EQ myślnik plus. To dzisiejszym tematem będzie na moim kanale. Witajcie, ja mam na imię Rafał. Jesteście na kanale Olo76. Na początek kilka danych technicznych, jeżeli chodzi o całą maszynę. I tutaj posłużę się ściągą w telefonie, gdyż nie pamiętam tego wszystkiego na pamięć, bo nie jestem przedstawicielem Festoola. Nie jest to oczywiście odcinek w żaden sposób sponsorowany. Kupiłem sobie tą wyżynarkę za swoje pieniądze. Podstawowe dane. Pobór mocy 720 W. Liczba skoków roboczych od 1000 do 2900. Stopniowa regulacja SUW wahadłowego to są 4 skoki od 0 do 45 stopni. Głębokość cięcia w drewnie 120 mm. Głębokość cięcia metali nieżelaznych 20 mm, w stali miękkiej 10 mm i ciężar ma 2,4 kg. Do tej wyżynarki w zestawie dostaniecie kilka rzeczy. Między innymi jest to odpinany kabel, który w zasadzie we wszystkich Festoolach, z tego co widziałem, jest taki sam i w łatwy sposób i szybki możemy sobie go przypiąć do tyłu, co nieco wydłuża nam naszą maszynkę. Oprócz samej wyżynarki i kabla dostajemy również odpinany kruciec od stopy do odciągu. I niestety tutaj jest taki troszkę minus ze względu na to, że Festool postanowił przypasować ten otwór tylko i wyłącznie do swoich potrzeb i do swoich sprzętów. I tutaj, żeby zaadoptować przykładowo jakiś inny wąż z odkurzacza do tej maszyny, musimy się niestety pofatygować i przerobić sobie to w jakiś inny sposób. W zestawie do maszyny jest również taka osłona, tutaj w tym miejscu. Ona jest wykonana z takiego przeźroczystego plastiku. W bardzo łatwy sposób jest demontowalna, ale należy uważać, żeby nie połamać jej. Powiem Wam szczerze, że trochę na niej cięłem, na tej maszynce, i tą osłonę, pierwsze co zrobiłem, to tą osłonę ściągnąłem ze względu właśnie na to, że troszkę zniekształca obraz, bo ona jest taka i światło się od niej odbija i po prostu czasami nie widać, gdzie się tnie. Oprócz osłony tutaj tej antyodpryskowej, żeby nam urobek nie uciekał tutaj przodem, tylko poprzez zaciąganie odkurzacza, bo do tego między innymi też ta osłona służy, dostajemy taką płytkę i ta płytka to jest płytka antyodpryskowa, jeżeli tniemy, załóżmy, blat kuchenny bądź jakieś inne płyty. Sposób bardzo prosty. Wciskamy go tutaj tą wolną przestrzeń w stopie, nacinamy ją brzeszczotem i w tym momencie ona nam służy jako takie dodatkowe zabezpieczenie przed odpryskiem. Możecie sobie zajrzeć na kanał Festool Polska. Tam panowie bardzo dobrze pokazują, w jaki sposób się ją prawidłowo, że tak powiem, wkłada do samej maszynki, bo tutaj jest po prostu taka procedura, że wystaje nam brzeszczot, wkładamy tą płytkę plastikową do tego gniazda i dociskamy po prostu o coś z boku, żeby naciąć tą płytkę, żeby ona nam służyła właśnie do tego, do czego powinna nam służyć. Oprócz tej płytki mamy w zestawie jeszcze tutaj, dostajemy brzeszczoty. To są dwa brzeszczoty. Jeden brzeszczot jest to S75 łamane przez 4 FSG w takim złotym kolorze. O, ładnie. I drugi brzeszczot jest to brzeszczot S75 łamane przez 2,5. I to tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie. Oprócz tego oczywiście dostajemy jeszcze skrzynię tak zwanego Systeinera, który jest modułowy, łączony z innymi skrzyniami, które stoją tutaj obok. Tak się korpus maszyny prezentuje całkiem z bliska. Tutaj mamy pokrętło
do zwiększania bądź zmniejszania obrotów. Tutaj mamy gniazdo przyłączeniowe do naszego przewodu. Z tej strony tak. No i z powrotem tutaj mamy załącz, wyłącz. No i tutaj te według Festoola czterostopniowy skok brzeszczotu, tak zwany podcinak. I teraz jeżeli chodzi o samą stopę, stopa to jest odlew jakieś aluminium bądź dur aluminium, w każdym bądź razie jest to dosyć twarde. Ciekawostką jest tutaj wymienny ten plastik, ta stopa. Jeżeli ją za mocno gdzieś tam zużyjemy i dojdziemy do wniosku, że trzeba sobie to wymienić, można wymienić jak i sam plastik, tak i w zestawie możemy sobie kupić całą tą aluminiową stopę, która zresztą jest regulowana. Tutaj mamy bardzo proste na zasadzie klik odpinanie naszego odciągu, przyłącza do odciągu. I w tej stopie mamy również zabudowany kluczyk imbusowy, który z jednej strony służy nam do regulacji stopy, która jest w tym miejscu, tutaj, tym imbusikiem, a z drugiej strony mamy taki pomniejszony imbusik, którym regulujemy sobie tutaj luz na brzeszczocie. Po poluzowaniu tej śruby tutaj możemy sobie zmienić kąt w obydwie strony, jeżeli chodzi o samą stopę. Ale po samym poluzowaniu stopa nam się nie odwraca. Dopiero musimy wykonać taki ruch wysuwający delikatnie naszą stopę i możemy obracać nią w jedną bądź w drugą stronę. U mnie jest to niewyrobione jeszcze i przyznam się szczerze, że troszkę ciężko mi to tutaj chodzi. W jedną i w tą drugą stronę troszkę ciężej mi to wszystko tutaj idzie, ale kwestia wyrobienia i się, jak się wszystko ułoży, będzie cacy. W każdym bądź razie ładnie, że mamy ten kąt 90 stopni. Chociaż powiem Wam szczerze, troszkę irytuje mnie, że jak jest nieprzykręcona, ewidentnie coś tam nie leży, bo ona się delikatnie buja. Dopiero po przykręceniu uzyskujemy kąt 90 stopni. Tak. I teraz stopę mamy sztywnie ustawioną. I możemy sobie tutaj ciąć. Sposób mocowania brzeszczotu jest bardzo prosty, bo jest na systemie Fast Fix i mocowanie w zasadzie wygląda bardzo, bardzo prozaicznie. Wkładamy brzeszczot w to miejsce, odchylamy tutaj tą dźwigienkę i wsuwamy brzeszczot. Cała robota bez jakichś tam śrubek, przykręcań. Oczywiście to jest brzeszczot w systemie T i tak to wygląda. Wyciąganie, oczywiście jeżeli po pracy jest świeżo, po pracy zmieniamy brzeszczot, jest gorący, to odchylamy tą dźwigienkę i brzeszczot nam sam wypada. Jeżeli chodzi o sposób wprowadzenia samego brzeszczotu w maszynce, to mamy w zasadzie tak, po pierwsze dosyć bardzo sztywno trzyma nam się w samym uchwycie nasz brzeszczot i tutaj nie ma o czym nawet rozmawiać. Druga sprawa to mamy naszą rolkę, która służy, to jest nasza rolka, która służy nam do prowadzenia i zwiększania zakresu podcinania naszego materiału oraz prowadnicę, którą za każdym razem przy zmianie brzeszczotu na jakąś inną, innej firmy bądź o innej grubości, i o tym tutaj trzeba pamiętać, żeby nam to dobrze pracowało, musimy ustawić nasz luz na tej prowadnicy, która mieści się tutaj
tym miejscu. Żeby Wam to bliżej pokazać, ja sobie tutaj odkręcę tą moją stopę i tutaj pokażę Wam pewną rzecz, która mi się na dzień dobry nie podoba, bo tutaj za taką kasę mogliśmy... Festool mógł naprawdę się troszkę bardziej postarać i według mnie to jest taki dosyć duży minus, bo no takich rzeczy się w sumie nie robi. Tutaj z tej strony widzicie w środku taką kwadratową nakrętkę, która nam wylata w trakcie przykręcania i odkręcania. I tutaj przecież w korpusie można było spokojnie zastosować w tym odlewie tutaj jakiś otworek z gwintem jakimś hartowanym i byłoby po kłopocie. Ja wiem, że może to wyglądać, że się tutaj czepiam tylko do takiej nakrętki, bo może przemyślenia konstruktora była pod tym względem, żeby w razie draki, gdyby się ta nakrętka jednak zerwała, ten gwint w tej nakrętce, to możemy sobie wymienić na nową. Tylko że takie nowe nakrętki kwadratowe, one nie są tak sobie dostępne w pierwszym lepszym markecie budowlanym i też musimy się gdzieś tego naszukać. Chociaż z drugiej strony jest to mniejszy koszt zakupu takiej nakrętki, bo możemy sobie tak na dobrą sprawę choćby zastosować inną, bo może zwykła nakrętka też by tam do tego weszła, ale gdybyśmy chcieli mieć jednak z oryginału, to musimy jej gdzieś poszukać i musimy ją sobie kupić. Tutaj mamy ten nasz prowadnik do samego brzeszczotu. I teraz, po zamontowaniu brzeszczotu, musimy tutaj, tym naszym dołączonym do zestawu imbusem, musimy sobie poluzować taką malutką śrubkę i ją poluzować. Tak, weszło nam do samiutkiego końca. Dokręcając tutaj tą śrubkę, musimy co chwilę odchylać delikatnie brzeszczot, żeby zobaczyć, kiedy nam się on zaklinuje w tym prowadzeniu. Jak się nam zaklinuje, co chwilkę potrwa. O, zaklinował się. Już go nie mogę wysunąć. Muszę teraz wrócić delikatnie, kawałeczek odkręcić. O, tak. Zostawiamy to w taki sposób i maszynkę mamy przygotowaną do pracy. Aha, zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy, a mianowicie całą tą czynność muszę powtórzyć jeszcze raz. I do tego tutaj polecam również zobaczyć sobie kanał właśnie Festool Polska. Oni tam naprawdę bardzo fajnie to panowie i w języku polskim nam to tłumaczą, w jaki sposób powinno się to przeprowadzać. A ja tak pokrótce. Musimy przekręcić tutaj na pozycję 3, na najmocniejsze podcinanie, po to, żeby ten brzeszczot oparł nam się tutaj idealnie o tą naszą rolkę. I jeszcze raz odkręcamy tak, żeby brzeszczot oparł się o samo dno tej naszej podtrzymki, tego prowadzenia. Przykręcam jeszcze raz, sprawdzając, w którym momencie zablokuje mi się brzeszczot. Brzeszczot jest zablokowany i teraz delikatnie luzuje. Jest poluzowane. Maszynka jest przygotowana do naszego cięcia. Żeby Wam pokazać, jak ta maszynka tutaj tnie, wykorzystam brzeszczoty firmy Wolfcraft. Numer katalogowy 2680. To są brzeszczoty, przeznaczone są do drewna miękkiego, sklejki i tym podobnych. Zanim podepniemy sobie zasilanie, to włożymy sobie najpierw brzeszczot. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć wyregulowany tutaj ten ślizg, żeby niepotrzebnie nam się on nie niszczył i nie niszczył nam samego brzeszczota.
Pamiętamy zawsze o tym, żeby zatrzymać maszynę przed wyciągnięciem z materiału, żeby sobie nie narobić szkody. Teraz maszynę odstawimy na bok. Zobaczymy sobie, jak wygląda powierzchnia po cięciu z jednej strony i powierzchnia po cięciu z drugiej strony. Tak z ciekawości, czy będzie jakaś różnica wzdłuż i w poprzek. Sklejka ogólnie rzecz biorąc jest z Castoramy, więc jest to raczej jakiś taki gatunek drugi. Możemy zauważyć lekkie wyszczerbienia, ale to jest w zasadzie normalne, jeżeli chodzi o sklejkę. Jak i od góry, tak i od dołu. Chociaż od dołu wychodzi, że sklejka jest dużo ładniej przycięta, więc jeżeli byście mieli zamiar używać do tak cienkiej sklejki akuratnie tych brzeszczotów, no to tutaj polecam przygotowanie się do odpowiedniej strony, bo od strony górnej delikatnie nam wyszczerbia. Damy też największe obroty i zobaczymy, jak wyjdzie tutaj cięcie też tym samym brzeszczotem. To jest wszystko bez funkcji podcinania. Jeżeli ja teraz zrobię funkcję podcinania na 3 i ustawimy maksymalne obroty, no to cięcie będzie nam wyglądało tak. Szybko. I teraz wrócimy się do tego pierwszego cięcia. Tam było bez podcinania. Mamy górną stronę i dolną. I teraz z maksymalnym podcinaniem strona górna i strona dolna. Także jeżeli z szybkim podcinaniem, to musimy wziąć pod uwagę, że tutaj też nam będzie coś wyrywało, a bez podcinania jednak dwie strony wychodzą, można powiedzieć, prawie że idealnie. Tak, i jeszcze raz z maksymalnym podcięciem i strona dolna. Nawet najlepszym modelem, najlepszą maszyną, czy to będzie Festool, czy to będzie, nie wiem, Milwaukee, czy to będzie jakiś Maffel, czy to będzie Makita, jesteśmy w stanie zepsuć sobie cięcie, używając nieodpowiednich brzeszczotów. Ten brzeszczot, który tutaj Wam prezentowałem, jest to brzeszczot przeznaczony do miękkiego drewna oraz do sklejki. Jeżeli taki brzeszczot zastosujecie, załóżmy, do płyty wiórowej z laminatem, to uwierzcie, że ta maszyna Wam zepsuje, to cięcie Wam się zepsuje i nie będziecie zadowoleni i będzie foch typu kuźwa, zapłaciłem za nią 1400 zł. A maszyna tnie jak maszyna za 150 zł. Niestety, ale większość początkujących, i tutaj nie to w formie jakiejś obrazy, tylko w formie doradztwa, trzeba zastosować odpowiedni brzeszczot do odpowiedniego materiału. I tutaj w tym momencie chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, w której prezentuję kilka brzeszczotów, które są warte uwagi. W zasadzie są do danego materiału, bo mamy sklejkę, mamy drewno miękkie, mamy drewno twarde, mamy na przykład pleksę, jakiś plastik, czy mamy metal. Zostawcie komentarz pod tym filmem, jak się Wam podobała moja prezentacja tej maszyny. A tymczasem życzę miłego dnia, wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku o brzeszczotach. Pozdrawiam, Rafał z kanału Olo76. Bez pitolenia i nara.